Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ha, masz kamerkę, powiedz, że wszystko ci działa. Wszystko mi działa, tylko to z delikatnym opóźnieniem, więc pewnie u mnie ciebie przytnie to, co chciałeś się wtrącić. No tak... Bezczelnie. Dobra, tak jak widzicie, przyznałem to przed odcinkiem, przyznaję teraz. Tak, ja źle prowadzę wojny, nie wiesz prowadzić to lepiej. Twierdzę, że możesz prowadzić wojny lepiej, mi to nie wychodzi tak dobrze. Pisujemy z Oiratem. Pokój, tak jak ci powiedziałem przed nagraniem, jeszcze sobie rozmawialiśmy. Generalnie anulujemy klejmy, bo do Oiratu w sumie nic nie chcemy. W zasadzie sam prestiż chcę z tego wyciągnąć, więc wyciągnąłem z tego 17 prestiżu i tyle. Anulujemy klejmy, war repsy, trochę hajsu, więc ode mnie leci tyle z wojną, co nie zmienia faktu, że nadal, wiesz, mamy szun wielki gdzieś tam na tej północy, nie? Do pokonania. To wiem, no to właśnie dlatego... Znaczy, wiesz, jak już zbiorę te wojska tutaj, to już sobie dam radę z tym szunem, nie? Ale, no, ale warto zebrać wojska. Powiedz na mi początek, jeszcze, jeżeli tak, chcesz coś zrobić. Prowincja Troicki. Czy to a jest... chcesz ją podbić, tak, misją? Aha, to jest Rosja, wiesz? Rosja, to nie. Tak, to jest mamy Rosja. Mamy też zadanie, żeby skonstruować... Widziałem właśnie, który z tych wybrać. Znaczy, tak, oba mają ten sam efekt, nie wiem, czy widzisz. Mają naval entuzjazm, nie? Więc na dobrą sprawę naval race... Możemy wziąć, pytanie tylko po co? Floty handlowej, szczerze powiedziawszy, powiększać nie musimy jakoś specjalnie. Znaczy ta misja Naval Race wymaga tylko zrobienia 8 statków, więc w dużej mierze możemy zrobić 8 transportów i zaraz je usunąć, nie? Nie. Naval Race 8 statków? To ile my teraz mamy statków? Cały nasz force limit statkowy obecnie to jest 114. O, ciekawe. No tym mówię, że możemy zrobić 8 statków i je usunąć. Możemy też zrobić po prostu 8 ciężkich. Ale może dobudować, tylko że ciężkie kosztują. Ale może na razie nie bierz, bo prowadzimy wojnę, może pieniądze się przydadzą, nie wiadomo co się stanie. Lepiej być przygotowanym. Mm-hmm. Dobra, to na razie nie bierzmy żadnej misji, po prostu niech sobie powisi i tyle. Mm-hmm. Dobra, kontynuujemy od razu. Dawaj. Dobra, lecimy, moi drodzy. Co tu się dzieje? 41 tysięcy żołnierzy UE. Oj, rad zaakceptował twój pokój. Fajnie. Tak, widzę. Okej. Padł kolejny fort od UE. A tym samym Shun dostał Black Flaga, nie? Więc to też w sumie spoko nawet. Mhm. Blackfuck. Trader jakiś zmarł, dobrze, okej. Okay. Okej, okay, my walczymy jeszcze z Shunem i Mongyangiem, tak? Tak. Dobra, no to teraz Podrzucić jakieś wojska na południe? Chcesz jakiś jeden regiment na południe, czy coś? Spójrz, ile ja tej armii mam, chłopie. W sumie. A tutaj już jestem jedyną i niepowtarzalną potęgą. To już aha, ty już UE wpierdalasz dupą tam, widzę. Aha, ostatnie forty im padają, zostały im chyba 3, tak? To co, na Shuna mam się przenieść? Mhm, trzeba tam uważać, żeby Shun nie przeszedł przez granicę i żeby przypadkiem nie oblegał nam naszych fortów. Czekaj, zobaczę, czy mają... czy ja mogę do nich przejść ten. Ej, patrz na wojska Jotai. Czekaj, musisz to zobaczyć. Patrz, oni mają generała gwiazdkowego, walczą w górach. No. Walczą w górach. Mieli większe siły na początku, a Ojota ich zmasakrowało po prostu. Wow. Ja nie wiem, jak oni to robią, ale ich zmasakrowało. Dyscypliny mają tylko neutral karma. No. Morale mają military drill, czyli mają defensive. Albo rzuty kostką imba jakieś, albo no ja nie rozumiem. Cholera wie, szczerze powiedziawszy. Może to nasza dynastia taka chujowa, ten Ouchi tam dowodzi. To. Szczerze mówiąc. Zatrzymaj się tu, zrób... O, dobra, idźcie tutaj razem. Podzielić te armię zaraz na pół, na spokojnie. Niech się te tam zbite armie złapią razem w końcu. A, jest tak, okej. Okay. Bima, self-sustaining. Spójrz na walkę, bo ja będę patrzył na kolonię teraz. Nie patrzę w ogóle, co tam się dzieje. Okej, okay, nic się nie dzieje. Masz attrition. Tym się bawił nie podziel będzie. Na pół i tyle. Chwila była tu na południu, teraz mikrują, bo armia ich się odnalazła nagle. Nagle stwierdzili, że jednak mają armię. No, podzieliłeś? Okej, okay, już chciałem dzielić. Już to robię. Mogę dowódcę jakiegoś zabrać, czy nie? Nie mogę żadnego. Nie możesz, bo się właśnie wbijam. O kurde, co się dzieje? Chwila, moment. Gdzie oni są? Aha, to jest taka mała prowincja, mogę się w nią wbić? Aha, oni ich statkami. Zobacz, się, znowu wejdę w fort 20 tysiącami żołnierzy i znowu będę zaraz płakał. No, mogłoby być to smutne. Wbiłem się w nich i ich masakruję chyba, no. Może to zrobię bezpieczniej, właśnie, bo ja tak sobie wbijam się dziarsko w te prowincje, a to może nie jest najlepszy pomysł wbijam świata. Wbijam się w bit jako Leona w pięciu. Jakoś tak to szło. Widzę, ktoś słucha Gimpera, co? To jest stare, jeszcze z czasów jak oglądałem, jeszcze jak byłem takim licealistą i z kompleksami, okay. I tak oglądałem Gimpera, myślę sobie... Ty nadal nie masz kompleksów? Oczywiście, że... Pośmialiśmy czulym, się. Nawrócone. Nawracam dalej. Irkuck. Czyli zaraz będzie wszystko postrosyjsko nawrócone już. Odkryłem nowy tryb tego, robienia Detach Siege'a. Jak? Dzielę armię na dwie, bo przynajmniej wiem, że tam są działa wtedy. Kurwa. Czemu? Weszli we mnie... Kurwa, oni to wygrają? Kto? A, bo idą im wsparcie jeszcze idzie.
A, przyszli ze wsparciem, w jakąś piętnastkę jedną małą. Dobra, mogę się wycofać. Dobra, wycofam się. Kurde, cholernie by mi się tu przydał generał, wiesz? Cholernie. Chwileczkę, no możesz już zabrać. Tak się zastanawiam, chwila, nasz herr obecny, czy to jest dobry herr? No jest, generalnie jest do dupy, jak każdy nasz herr. No, możemy go zabić teraz. Zabij go, jak się tylko da. No to 75% szans na śmierć, uwaga! O. Modlitwa nic nie działa, nie dało. Była opcja pomóc się i nie dało rady. Niech zdycha. Gdzie jest twój Bóg teraz? Kurwo. Blackfoot się na stary zwesternizowało. Dobra, nie biorę adminki, nie? Bo jak mamy coś tam skorować, to nie będę brał adminki. Znaczy, no mam wielką wizję. Kiedy ostatnio powiedziałem, że mam wielką wizję, dostaliśmy ponad 100% over extension, więc szykuj się. Wielką wizję? Jezu, dlaczego nam tak morale spierdalają? Nie mam bladego pojęcia. Sam się zastanawiam. Ja pierdolę, my to przegraliśmy? Stary, ja wszedłem w gości na low morale, na połowie polską morale, z naszą kurwa dyscypliną dostaliśmy tak w pizdę, że to w ogóle nie pojęte. Ja to ci tłumaczyłem przy wojnie z Moskwą, że ja nie mam bladego pojęcia, co tam się kurde dzieje z tymi armiami, ale one coś nie za bardzo chcą ze mną zwalczyć. Tak patrzę na sobie, Kurwa, co oni mają, jakieś teki wyjebane czy co? No 18 tek mają, no. Może po prostu my wyjściowe morale mamy jakieś chujowe. No nie wiem, no. W Moskwie to powinniśmy zabrać w chuj prowincji teraz, bo byśmy dostali dużo power projection i dużo więcej punktów dzięki temu. W Moskwie? No, bo jest naszym rywalem. A jak zabierasz rywalowi prowincję, to dostajesz dużo power projection. Nie, UE nigdy nie było. Znaczy było dawno temu. Hmm. 27 oblega ci fort na północy. Masz ich. W ogóle wiesz, zebranie 3 prowincji, nie? No. Na północy. To już jest 60% world score'a? Nie dziwię się, bo tamte prowincje mają po 300 development. Kurwa mać, no! Chuj mi w dupę. Umierasz? Nie! Znowu, człowieku, locked movement i wchodzę w jakiś kurwa pacanów, no. No. 35 tysięcy szuna z dwugwiazdkowym generałem. Wbitka, kurwa, do klubu w hawajskich koszulach. Ale naprawdę podoba mi się to, że powiedziałem, żebyś walczył na północy. Wiedziałem, jak to się skończy, to przyznaję z ręką sercu, ja wiedziałem, jak to się skończy, ale... Forced march jeszcze teraz, żeby nas dojechać. Po przeczytaniu komentarzy z cyklu nie, Ignacy powinien prowadzić wojny, to sobie pomyślałem, a niech poprowadzi, a niech zobaczą. Dobrze, teraz kurwa robię stack dumu i człowieku będę im robił rozpierdol teraz. Jeżeli to cię pocieszy, to UE praktycznie już nie istnieje. Jak skończę go oblegać, to ruszę na północ, żeby ci pomóc. Dobra, atakuję 53 tysiące na 34. Kurwa, jak tego nie wygram, to nie wiem, wygrasz. Co trzeba zrobić. Nie, no jeszcze dołożę jej posiłki oczywiście w ostatniej chwili. Kurwa. Uwaga, rzuty kostek. Ja pierdolę. Jak cię masakrują, matko. Nie, no dobra, wygram to, okej. Ale patrz, jakie straty masz. Nie aż takie duże, jak się spodziewałem, ale... Ale kurwa, skąd? Jakby ta dziewiętnastka jeszcze doszła. Uh-huh. Właśnie idzie jeszcze ta dziewiętnastka. Do Alksy wbija się za chwilę. Okej, UE zostało zmasakrowane. Kurwa! Co się z tymi moralami dzieje? Masakrują cię? Stary, dziewiętnastka się wbiła w nas i... Nie, dobra, zestakujepowałem ich, okej, spoko, ale... Jezus Maria, te bitwy są przerażające dla mnie trochę. Mi się wydaje... że to jest wina naszych jednostek, w sensie, że my mamy te grupy... No dobra, ale oni są tacy sami jak oni przecież jesteśmy. No nie jestem przekonany. No znaczy, no przecież jesteśmy Chinese, tak grubijemy się z Chińczykami. Masz 33, to co pobiłem właśnie obok siebie. 41 tysięcy stoi, możesz ich zbić teraz. Może tak, że my się zwestanizowaliśmy, oni jakieś minusy mają? Nie mogę się nie zbić, no bo... dlaczego? A nie, dobra, mogę, dobra, idę. No już ci uciekną zaraz, nie? Ucieknę. Dobra, brogę im fort. Daleko nie uciekną. Ja pieprzę. Dobra, ideę mogę wykończyć? Administracyjną, czy nie? Czy jednak lepiej nie? Może lepiej jednak nie. Może jednak lepiej nie. Też mi się tak wydaje. Chociaż, bo już mamy... Patrz, mamy jeszcze te infantry combat ability, mamy tyle kurwa rzeczy, a tak dajemy dupy. Dobra, idą znowu, ta 37 się we mnie wbija znowu. Mów za siebie. Jakie my dajemy dupy. Kto daje, ten daje. Przecież. Ja już teraz zaczynam wygrywać na północy. Kurwa, 28 tysięcy się znowu na północ kieruje. Ja pierdolę, ilu ich tam jest? Możesz sobie zobaczyć jakieś armii z południa, bo już tutaj skończyłem. Nie, no w sensie ja tu i tak mam prawie 300, generalnie, fuj tego. Moskwa wypowiedziała wojnę Szwecji, to chyba im się ich miesiąc miodowy skończył, co? Mhm. Dobra, pisuję z Mongiangiem, bo w sumie tam Mongiang litości. Kim jest Mongiang? Tam jakieś gówne, to patrzę. Może war repsy mi dajcie? A, nie chcą. Dobra, mamy mało war score'a z nimi, więc tylko zabiorę im hajsy. Mongiang. Zostało tylko Shun i Yue. Okej, okay. No to Shun już dwa razy zbiłem, no. Tak nawet mocno. Nie mogę w to wbić, kurde. Nie mogę ich dorwać do jednej prowincji, bo fort. No niestety tak czasami bywa.
Pytanie tylko, dobra, co my chcemy od Yue zabrać. No wiesz co, w sumie to spoko, że wycofałeś tego Mongyanga. 30 tysięcy ludzi poszło się jebać, nie? Mhm. Masz tą 24 zabrana. Aha, i nie możesz się w nią wbić, to 24 no, zakładam. Niestety. Peace from Yue już jest. Co chcemy od Yue zabrać? Bo w sumie... No nie wiem, no coś wymyśl, no. A, my chcieliśmy ich podzielić chyba na kawałki? A, może. No, tylko to wszystko drogie jest strasznie, wiesz? Oni są na coś... A nie mają jakiejś... kurwa, nie mają jakiejś arystokracji czy coś no takiego? No właśnie, coś to śmierdzi, bo to jest zbyt drogie. Co oni mają? Defensive, coś... Administrate, Trade, Economic. Nie. A może oni mają jakieś idee swoje, które im takie rzeczy robią? Chwila. Kliknę na jedną prowincję i zobaczę, czy War Score jest jakoś... Patrz jeszcze na Chinese Tradition, ale tam nie mają niczego takiego. Pokażcie mi prowincję. Ile to w War Score? 12%. Dlaczego? Wielkość Yue na to wpływa. Mhm. Bez sensu. The total war score cost for all UE province no is 41,4. 414, mordo. Dobra, no. To wiele wyjaśnia. Ty jesteś kurwa bez sensu. Tak, pośmialiśmy się. Dobra. Dobra, to każdy miał swoją chwilę zgałganienia w takim razie. Tak. Okay, co możemy tutaj utworzyć chwilę? Może powstać dwuprowincjonalny Ming, to jest gówno. Nie, Ming to jest generalnie głównym. O Jezu, gra mi się zwiesiła. Jak to zwiesiła? No nie wiem, widzę, że mi się... A, już się odwiesiła. A, uff, dobra. Nie zrenderowalibyśmy tego, wiesz o tym? Wiem. Nasi kochani widzowie dostaliby odcinek 11-minutowy. Tak, ej, tak patrzę. Stworzenie Shu, nie? Dwuprowincjonalnego kraju kosztuje 100% warscora. Ej, to śmierdzi jawnie. Ty spójrz na te oferty PiSu, bo tutaj to śmierdzi, ale tak mocno śmierdzi. A mogę spauzować i się przyjrzeć temu na spokojnie? Tak. To się nic nie dzieje już. Poprzeglądam się. Nie istnieją, ale no... Tutaj tak. Dobra, chyba, że ci wrzucę tempo 1 i po prostu kontroluj, co? Mamy Gokaido. Patrz na północ, ja popatrzę, co? Chcesz Gokaido? A co nam to daje? 900 dukatów tracisz, zyskujesz National Tax Modifier plus 5%. Do 1700, czyli 10 lat. Albo... No, albo tracisz M Prestiżu. Może wybrałeś chujowy kasus belli? Jak? To jest not kas... war goal. Take Unquick. Tak, jeżeli chodzi o... O UE... Kurwa, czemu jesteście tacy drodzy? Dobra, patrz na północ i dam tempo 1, tylko kontroluj tam wszystko, okej? Okay? No i co się dzieje? Ta prowincja, o którą walczymy... 8. Obok już od razu 22. 30. Okay. Chwila, może dlatego, że muszę już dawać te prowincje, nie no. Słuchaj, no przypuszczam, że development. Po prostu? No. No co, to po prostu zrobić PiSa jakiego? Bo utworzenie nie ma kompletnie żadnych szans, czyli w ogóle sensu, bo oni tutaj są dwuprowincjonalne kraje, które i tak oni ścisną w sekundę. No ściągaj co się da, tak po granicy? Nie wiem. Dobra. Dajwiet by coś chciał, wiesz? Będzie wkurwiony, jak mu nie damy czegoś, bo nie ma jakiegoś tajma. A czy nas interesuje to, że on ma jakieś tam roszczenia terytorialne? Teoretycznie inno. Jeżeli chcemy z nim w przyszłości walczyć gdzieś tam. Dobra, a od Shunu coś chcemy? No nie wiem, chcemy. A nawet klejma u Shunu? Chcemy, bo ja tutaj już mam. Mamy PiSa... jednego klejma, wiesz? Ja mam przygotowanego PiSa za 97 over extension. Nie, no to sam były. A, to może Shuna spisuje, co? Tak. Bo dobrze by było im zabrać jedną prowincję, jeden fort. Kurwa, jeden fort 49 war score? Ja jebie. Podwójnie, dobra, okej, spoko. National Spy Defense dostajemy. Minus. Ho! Mordeczko! Ho. Tak sobie patrzę. Tak. To działa tutaj. A poczekaj, powiedz mi, że to zadziała też tu. Co się dzieje? Ha! Możemy zrobić z tych dupków protektoraty. Ale to co, można? Nie można. Nie zobacz, to w Warscore. Ale. Oni się właśnie chcą. Yue chce zostać naszym protektoratem. I się zgadza teraz. Jak to się zgadza teraz? Bo to jest 100% warscore sztywny. Fia, to jest zobacz Tritis. Sobie tym. Tak, w Tritis. To rzeczywiście. Możemy mu zabierać prowincję. Ale... No, nie wiem, czy to tak łatwo będzie. Ja najpierw to... No ja wiem. No, możemy spróbować w sumie. Zacząłbym to od Shuna zrobić najpierw. Zrobić sobie z Shuna i z Yue protektoraty. I co nam to da w sumie? Bo to nie są wasale, tak? Znaczy... Oni chyba protektorat to jest coś, my od nich, coś jak wasal, tylko troszkę inaczej. Problem jest taki, że co się dzieje, jeżeli protektorat się zwesternizuje? Powiedz mi, a można pozabierać, a nie, bo to jest 100% warscora, tak? Tak, 100%, po prostu jak robisz z niego protektorat, to mu nie zabierasz. Testujemy to? Może z Shuna najpierw.
Kurde, a tak szczerze, znowu i tak w tej kampanii, tak zupełnie bezśmiennie, jesteśmy dosyć hamosnym już krajem. No dobra sprawa, jeszcze jedyne co mu pozostało to konfrontacja z prawdziwymi Europejczykami, a nie z ruskimi. Więc kurde, no możemy przetestować różne mechaniki, tym bardziej, że pewnie sporo widzów też tych mechanik nie zna, więc why not, nie? Moje wspaniałe granice południowe, ja już taki pis miałem przygotowany. A możesz mu zabierać prowincję, nie przejmuj się. Protektoratowi. No dobra, ale to najpierw Szuna trzeba zmasakrować takim razie. No to trzeba mu 100% zrobić. No to idę na północ mu masakrować. Bo Juwe się już zgadza, o tak powiem. No tylko, że Juwe prowadzi tę wojtę, więc nie chcemy z nim pisować teraz. Tak. Szun, no troszeczkę jeszcze jest. No to, dobra. To jest Alainor, to lecimy. Jakbyśmy dwa protektoraty sobie takie gigantyczne tu zrobili, to by było tak całkiem w pytkę jak na moje. Mielibyśmy dużo dyplomatycznych reputacji, za dużo, o jedną. No to jedno, może te nasze sojusze były przecież tylko na czas wojny, nie? What the fuck, oni nam robią w tych górach! O kurwa, macie. Dojdą? Nie dojdą? Dojdą? Nie dojdą? Nie dojdą. A może? No. Oj, Otaja uratowała sytuację. Dobra, zmasakrujemy ich. Advisor nam zginął, o kurwa. Master of Mint. O matko bosko, umrzemy. Chujowo. Ci separaci zaraz wybuchną, matko bosko. A, no dobra, biorę, no tax modifiera biorę. Ki separatist, no to ich jebać. W ogóle po tej wojnie możliwe, że nasze armie będą bardzo śmieszne, bo tak tutaj porozrzucałem je, zresztą jak spojrzysz na Juwe, to zobaczysz, o czym mówię. Nie chcę nawet tam patrzeć, nie bo wiem, moje serce zacznie krwawić. Nie wiem co do czego tam pasowało, nie znam się na elementach układanki, którą stworzyłeś. Chociaż... Moje serce będzie krwawić. Jaka tam była kompozycja? 12, 4, 10, tak? No. Dobra, to tutaj... Znaczy ja już też podzieliłem, więc się nie przejmę akurat tam. Tutaj jest 7, 3, 8, okej, okay, rozumiem. A tu jest 0, 2, 5, okej. Okay. A tutaj? Znaczy rozumiem, że ta armia z tą armią... Zostaw ci teraz, staraj się go nie przerzucić nigdzie, bo ja zaraz nie wykluczę, że go będę potrzebował. Dokładnie w tym momencie go potrzebuję. Ja nic nie robię z liderami. Zabieram lidera tego naszego mocnego. Luzik. Ja może stolicę, a nie mogę stolicy, do czego? Aha, fort. Ten Szun ma tak fajnie forty postawione, że tutaj się przemieszcza. Powiem ci, że wrzuciłem dobrego generała, to jednak ja ich masakruję, wiesz? Z pełni zregenerowaną armią, z dobrym układem ich masakruję. I to tak bez mydła, że tak powiem, nie? W ogóle ty zdajesz sobie sprawę, że my wbijamy się w Himalaje? Tak, powolutku. O tak kurde. Gdzie jest Mount Everest? Znaczy, no, jako czarny jest chyba ekran tam Mount Everest ustawiony, wiesz? Oddaję dowódcę. Jezus Maria, Ayutthaya, idź sobie stąd. Ja nie chcę 30 tysięcy twoich żołnierzy stojących mi na mordzie. Ohuitaya? No, Ayutthaya idzie sobie. Ayutthaya z 60 tysiącami żołnierzy. To jak my ten, to jak my mamy robić z nich protektoraty, to w sumie... No. Tak. W sumie... Tak. No i w sumie to... No. No i w sumie to... No. Nie, to było chujowe. To było chujowe. Ty głupku! Ty głupku. Boże, teraz będziemy czekać 400 deep pointów. No to zaczekamy. Mamy fokus. Tak, ty głupku. Ty głupku. 3, 2, 3. No lepszy R. No dobra, trudno, zdarza się. Zdarza się. Dobra, ty ich obrażymy całych. O Jezu, będziesz przesadzał od razu. No tak się napaliłem, że w sumie już tak robimy te rzeczy wszystkie i wyszło jak zwykle, chujowo. Matko, z kim ja nagrywam? To ja to powinienem powiedzieć. Podejrzewam, że Klocuch by lepiej ogarnął sytuację tutaj. Kurwa, twoja matka by lepiej ogarnęła sytuację. Tak. Nie. To jest moja odpowiedź na wszystkie twoje disy i puncze. Nie. Nie. Nie, po prostu... Ja mam jeszcze trochę fortów do zabrania, nie przejmuj się. W ogóle czym jest to Szun? Skąd to się w ogóle wzięło? Ja pamiętam, że tutaj był kiedyś Oirat. Też pamiętam, to było dużo różnych krajów. A ty nagle Szun się pokazał, z dupy w ogóle? To jest problem tych Wiesz co, ja bym tak, generalnie jak już stoisz sobie, ustawiaj armię w Juwe i łup ich i plądruj całych, nie? Tak szczerze na moje. Ale tak, jeżeli oni się porozpadają, to w sumie dobrze. Ale tu protektorat nasz będzie, to tak... No i co z tego? Oni muszą być też słabym protektoratem z jednej strony, no bo wtedy jakby oni nie chcą się tak bardzo buntować, nie? Pamiętaj, że protektorat też tam, wiesz, jak ma siłę armii i w ogóle, nie? To się tam wszystko zgadza. Nie będę ich... Poza tym się westernizuje, więc jeżeli upadnie... O, kurwa! Co? Co? Spojrzyj sobie w lewy górny. Call for peace, matko bosko! Ile... Oj, to zjebałem, sorry. 200 kosztujesz, by UE zrobić. O matko, wybuchniemy. No, wybuchniemy. No, chyba, że dodamy doradcę, który zwiększa o 3. Spaść nas na niego. Znaczy... Dajmy.
To rzucę jakiegoś, poczekaj. Ty daj ten trade coś tam. Colonial range, a trade efficiency lepiej, no faktycznie. I tak nic nie masz czego kolonizować, skolonizować cały świat. No, jeszcze troszkę zostało. A teraz Moskwa by nam wojnę wypowiedziała. No to co, byśmy ich rozbili. Tak, na pewno. A sądzisz, że nie? Tak szczerze? Z armiami na południu? Zanim byśmy tam doszli w ogóle, to minęłyby z 2 lata. No ja wiem, ja mam 60 tysięcy operacyjne na północy. No chyba, że. Jak tam zadanie? Conquer Akoma. Co to jest Akoma? Akoma. Pokażcie. Aha! Chcą, żebyśmy Nową Hiszpanię atakowali. Spoko. Brzmi jak plan. No dobrze, zjebałem, już się przyszedł. No właśnie, czekałem. Zjebałem. Mój błąd, no, mój błąd. Nie, bo tak się napaliłem, że... No, o, to robimy to, to robimy to. Nie, nie możemy tak zrobić. Teraz ludzie... Chyba, że, wiesz co, tak myślę, że chyba po prostu weźmiemy jeden protektorat i to będzie UA i tyle, a tego Shuna osramy. Nie! Chcesz dwóch zrobić? No, jak można. 0,5 tykania worek zaszczyn, już mamy 2,7. No, trzeba będzie... Powiedziałem, że trzeba redukować, ale... No właśnie. No właśnie. Panie Ignacy, fajnie tak pointy wydać, nie, no, wszystkie. Tak, no napaliłem się ewidentnie. Ewa Kopacz. Ewa Kopacz, tak, wydałem budżet, za dużo. Aha. O, Juwe reakcjonis, o matko. O matko. Co? A jak oni się zwesternizują, to przypadkiem nie będą już naszym protektoratem? No właśnie tego się boję, dlatego nie wiem, jak ten protektorat zadziała. Bo my z ich zrobimy, oni po roku się uwolnią, wtedy mamy już jesteśmy na waszym poziomie, może nie i co? Wydaje mi się, że tak mogą zrobić. Matko. To troszeczkę bolesne. No a znowu z drugiej strony możemy mi zabrać prowincję. Ale wiesz, co nie jest bolesne? No? To, że z racji, że mamy 21 minut, to będzie taki krótszy odcinek, ale przynajmniej wytniemy moment, jak czekamy na punkty. Dobra. Słusznie, zajebiście słusznie. Faktycznie, tak. Przeczekamy teraz to poza kamerą i wrócimy do was po prostu, jak już będzie będziemy kończyli pisa. Dobra, ja bym Ignacy, byście wyzywał, no był niedźwiedź. Na razie. A dziś jestem ewidentnym gałgoniacym na odcinku, przyznaję, bez bicia. Widzimy się jutro, trzymajcie się ciepło, pa, pa.